Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam do unboxingu Samsunga Galaxy S4 Active, czyli wersji wodoodpornej Samsunga Galaxy S4. Jeszcze raz podziękowania dla Samsung Polska za dostarczenie sprzętu i zobaczmy, co mamy. No wiadomo, typowe pudełko jak dla całej serii, w ogóle w tym roku do wszystkich urządzeń, czyli taka imitacja drewna. To już mówiłem wielokrotnie i spójrzmy sobie z tyłu na specyfikację. Łączność LTE, czyli Snapdragon. To jest ten sam co w S4, czyli 1.9. Wyświetlacz TFT w tym przypadku, równe 5 cali. Kamerka 8 megapikseli z tyłu, z przodu 2 megapiksele. Nagrywanie filmów Full HD, GPS, GLONASS, bateria 2600 mAh, czyli to samo co w Samsung Galaxy S4. No i to co najważniejsze, czyli odporność na wodę i pył w normie IP67. Nie będziemy za bardzo jakoś się skupiać nad tym opakowaniem, jak to wszystko wygląda tak dalej. Pokażę Wam, że to jest bardzo standardowe. Nie mamy tu żadnego szału, niczego takiego. Oczywiście gwarancja, instrukcja. Nikt tego nie czyta, to wiecie dobrze. Słuchawki identyczne jak w Samsungu Galaxy S4, więc tutaj nie ma żadnej różnicy. Ładowarka modułowa biała. To samo co w przypadku Samsunga Galaxy S4, tak, 2 amperówka. Zresztą mamy dokładnie tą samą baterię, więc nie spodziewałbym się czegoś tu innego. No i na sam koniec te wymienne wkładki do naszych słuchawek. Włóżmy sobie to wszystko tutaj ładnie. No i mamy samo urządzenie. Samo urządzenie oczywiście popalcowane po poprzednim właścicielu. Wyczyśćmy sobie troszkę, no i jak to wygląda. Powiem Wam szczerze, że znaczy wyjmowałem i tak sobie wcześniej urządzenie, zawsze tak robię, żeby sprawdzić, czy czasem nie ma żadnych, że tak powiem, zniszczeń w momencie, kiedy telefon do mnie przyjdzie. W każdym razie jestem zachwycony. Pomijając te dolne przyciski, które tak no, średnio wyglądają, ale to zobaczymy, jak to się będzie spisywało. W ogóle fajnie wygląda to urządzenie. On wygląda jak jakiś taki uzbrojony Samsung Galaxy S4. Naprawdę bardzo przyjemnie to wygląda. Fajne są te wstawki tutaj gumowe. Tu mamy plastik, aluminium. Tu na pewno są metalowe boki, bo to widać, ale wystające zdecydowanie bardziej tutaj przyciski od głośności. No ale zacznijmy sobie właśnie od tej strony. Przyciski od głośności, one są takie fajne, karbowane jakby troszkę, więc bardzo ciekawie to wygląda. Ja Wam tutaj wyostrzę w ten sposób. Takie karbowane, więc fajnie to wygląda. Z prawej strony oczywiście przycisk power, tak samo, taki karbowany. Bardzo ciekawie to wygląda. Z przodu przyciski 3. Oczywiście menu, back i home. Tak to się prezentuje. Oczywiście przyciski fizyczne. W górę standardowo kamera, wszystkie czujniki, głośnik, logo Samsung. Z tyłu mamy aparat 8 megapikseli, diodę doświetlającą LED, logo Samsung. Na dole mamy miejsce na głośnik i tak to właśnie wygląda. No i tutaj mamy takie jakby tutaj metalowe takie wstawki. Tutaj mamy takie gumowe wstawki u góry i na dole. To nie wiem, ciężko powiedzieć, ale chyba to jest metal jednak. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda pod spodem. U góry mamy oczywiście jacka 3,5. Mikrofon tutaj obok jest, z tego co widzę. No i port podczerwieni. Na dole mamy zaślepkę, gdzie mamy złącze. Ja Wam to wyostrzę lepiej troszkę. Złącze micro USB do ładowania, więc tak to wygląda. Tak jak kiedyś w tych starych telefonach, tak naprawdę. No i mikrofon. Jeszcze raz mam Wam górę, może pokażę, bo nie było dobrze wyostrzone. Teraz będzie dobrze widać. No i tak to się prezentuje. Zdejmijmy sobie tylną klapkę. Standardowe miejsce. I teraz tak, od razu widać, że jest tutaj na tylnej klapce miejsce, gdzie taka gumka, żeby troszkę zabezpieczyć pewno przed zalaniem, to na pewno. Poza tym inaczej niż w każdej klapce, tutaj na ogół mamy tak, że mamy z jednej strony zaczepy, a w drugiej po prostu wciskane. A tutaj z każdej strony mamy zaczepy, bo z tej i z tej strony mamy zaczepy, więc podejrzewam, że po prostu trzeba to tak wcisnąć. No i telefon sam z tyłu. Również mamy miejsce, gdzie tutaj przychodzi ta uszczelka, o której wspominałem. Mamy miejsce na micro SD oczywiście. Mamy miejsce na kartę SIM. SIM card zwykła chyba tutaj wchodzi, z tego co widzę. Chociaż nie wiem, czy się zmieści zwykła.
Zobaczymy. Nie, jest narysowana zwykła SIM, więc podejrzewam, że zwykła SIM wchodzi. No i bateria, i głośnik. Oczywiście będę testował, czy telefon potrafi pływać. Zresztą sam zasięgałem już od kilku osób, m.in. od rzecznika Samsung, opinii, czy mogę w ten sposób testować ten telefon. Ja wiem, że on jest jakby do tego przeznaczony, ale mimo wszystko chciałem się upewnić z tego tytułu, że no, odpowiadam za to urządzenie, więc nie chciałbym, żeby po prostu uległo jakby zniszczeniu i w tym momencie musiałbym za to płacić. Wolałbym te pieniądze przeznaczyć chociażby na Samsunga Galaxy S5, który może będzie już w przyszłym roku. W każdym razie włączmy sobie to urządzenie, zobaczymy jak to wygląda, jak to działa, jak się prezentuje w ogóle ten ekran, bo to również mamy tutaj matrycę TFT, a nie AMOLED-a, więc zobaczymy jak będą wyglądały te kolory. Wiecie, że są uczulone trochę na nie AMOLED-owe wyświetlacze, ale zobaczymy, mam nadzieję, że to będzie wszystko ok. Tutaj, tu muszę sobie wszystko oczywiście skonfigurować. Ale bardzo szybko się włączył, bardzo płynnie to działa. Jestem ciekawy, pewno podejrzewam, że Android 4.2.2, ale zobaczymy, czy coś więcej uda się z tego wyciągnąć. No i oczywiście będę testował tutaj, jak to urządzenie sprawdza się w wodzie, czy można rzeczywiście zrobić zdjęcie, czy można coś tam podotykać, napisać, czy nie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pierwszy rzut oka, poza tymi rażącymi trochę jednak przyciskami, bo fizycznymi, bo one są takie... No niby fajne, ale takie mocno wystające i tak trochę kują w oczy w porównaniu do tej całej tafli szkła tutaj, to sam design telefonu jest naprawdę genialny, no to bardzo mi się to podoba. Strasznie fajnie to wygląda. Zobaczymy jak będzie się sprawować. O, coś już w międzyczasie się kliknęło. Dajcie znać, co byście chcieli wiedzieć dokładnie o tym urządzeniu. Domyślam się, że będziecie chcieli porównanie Samsunga Galaxy S4 zwykłego z Samsungiem Galaxy S4 Active, więc postaram się to zrobić. No i tyle. No i dobra, to zobaczymy, jak to urządzenie się sprawuje przez pierwsze kilka dni. Zrobię Wam pierwsze wrażenia dotyczące tego modelu i później lecimy już z wszystkimi funkcjami związanymi z tym telefonem. Dzięki bardzo, trzymajcie się i pozdrawiam, cześć!